Gracias. Jest, jest, jest. Tam też, tam też możemy być na przykład. Jak będzie gitara? Będzie tylko gitara. No, to może być gitary. Szanowni Państwo, ostatnie spotkanie z cyklu, które odbywa się dzięki łaskawości i zaproszeniu Pana Donata. Ostatnie spotkanie z tego cyklu jest polskie i europejskie zarazem i światowe, ponieważ poświęcone jest zakonowi dominikanów. A oczywiście zakon dominikanów to są trzy rzeczywistości. Z jednej strony rzeczywistość przeszłości. Właśnie. Przeszłości, wielkiej przeszłości tego zakonu, jego powstania, jego postaci pomnikowych. Z drugiej strony to jest rzeczywistość tych, którzy prowadzili nas, mówię nie o sobie tylko, tylko właśnie o nas w znaczeniu szeregu osób z pokolenia Solidarności, trochę młodszego, którzy byli duszpasterzami. Tych osób w takim ogłoszeniu, które dzisiaj wrzuciłem w internet, wymieniłem trzy, które zawsze wspominam, a już wszystkie są świętej pamięci. W ciągu trzech ostatnich lat to nastąpiło. Ojca Tomasza Pobłockiego wspominam, ojca Jana Górę i ojca Tomasza Aleksiewicza. Najmniej może znany spośród tych trzech ojców jest ojciec Tomasz Aleksiewicz. Tak szeroko mniej znany. Natomiast to niezwykle ważna postać. On właśnie odprawiał mszę na strajkach studenckich w Poznaniu, a zajmował się duchaczami. Do końca zajmował się duchaczami, czyli wspólnotą Jerozolima, z którą akurat sympatyzuję, choć nie uczestniczyłem nigdy w jej modłach. Natomiast to niezwykle ciekawa i ważna postać. Jan Góra, nie muszę chyba tłumaczyć, dzięki Janowi Górze powstało też wiele piosenek, które po prostu Jan kazał mi napisać. A Tomasz Pawłowski, przeciwieństwo Jana, absolutne przeciwieństwo Jana, a jednocześnie można powiedzieć drugi filar duszpasterski, zupełnie inny. I tu od razu będzie pierwsza anegdota, bo chciałem, żeby tych anegdot trochę było. Sposób działania dominikanów. Charyzmatyczny oczywiście, niezwykle. Tomasz Pawłowski rzekomo stawiał na demokrację, znaczy wychowywał swoich wychowanków w demokracji i śmiał się, że Jan, tak oczywiście pokątnie, że Jan to tak wszystkim dyryguje sam, a on kształci tak prawdziwych demokratów do samozarządzania się. No i prawda była taka, że to chyba nie do końca tak było, bo Jan niby wszystkim dyrygował, tymczasem miał wokół siebie grono, które właściwie decydowało czasami za niego. Natomiast Tomasz z kolei rzeczywiście ładował w ludzi, nakazywał im wiele rzeczy, ale kazał, żeby sami podejmowali decyzje. No, efekt w jednym i drugim przypadku był różny, a jednocześnie podobny w tym znaczeniu, że mnóstwo ludzi z duszpasterstwa jednego i drugiego zajęło eksponowane i ważne miejsca, nawet jeśli nie eksponowane, to ważne miejsca w społeczeństwie już po odzyskaniu niezawisłości Rzeczypospolitej. No ale jak, co kazał Jan, co kazał Tomasz robić po tak zwanych siódemkach? Był to czas, kiedy na siódemki, na msze poranne przychodziło bardzo dużo ludzi, codziennie, bardzo dużo studentów, mówię tu o latach 80. No, przybywali na tak zwaną agapę, czyli poczęstunek, ale to jądro duszpasterskie tak jakoś się, no, trochę zamykało się w swoim kręgu i nie kontaktowało się z wszystkimi. Więc nastąpił taki moment, że Tomasz nakazał, aby każdy podczas tej agapy, kiedy ludzie ze mszy, no to było ponad 200 osób, 300, 400 czasami, nawet i teraz w momencie, kiedy są roraty poranne, to też jest dużo bardzo ludzi, ale wtedy było to codziennie. Rano cały tłum walił do dominikanów, sąsiednich akademików, żeby nikt nie rozmawiał ze swoim znajomym, tylko każdy rozmawiał z kimś, kogo nie zna. Oczywiście to była dyrektywa tajna.
prawda? Tajna dyrektywa. To masz był właśnie takim tajniakiem. I potem też zapraszając na takie powiedziałbym do grupy modlitewnej, to nie głosił, nie trąbił, chodźcie, przyjdźcie i potem nikt nie przychodzi, tylko mówi, słuchaj, znajdował kogoś, kogo upatrzył sobie podczas dyskusji, jeszcze jednego z ministrów, pamiętam, późniejszych w okresie AWS-u był ministrem, jeden z tych naszych kolegów, upatrzył sobie, ponieważ robił dyskusję, dawał cukierki za zabranie głosu, no i obserwował, ja nie wiedziałem, że tak się dzieje, ale obserwował, kto ciekawie mówi. I potem na kolejnej agapie, miał doskonałą pamięć, podchodził i mówił, słuchaj, jest taka możliwość, no ale to tylko raz możesz z tego skorzystać, możesz przyjść na takie spotkanie jutro o 19. Nie pasuje, nie przychodź. To taka wybrana grupka. No i oczywiście tych grupek było całkiem sporo i całkiem spore było też takie uczestnictwo w działalności, bo obowiązkiem było, jeśli ktoś chciał zostać w takiej grupie, nie dłużej, 7 do 12 osób, i nie kisić się, on nie chciał, żeby się wszyscy kisili w tym swoim gronie, tylko każdy musi rozwinąć jakąś działalność. Mnie przypadło, kiepsko bardzo mi to szło, ale takie kółko samozadowolonych się zbudowało. Przypadło mi organizowanie wieczorów śpiewających, a koledze przypadło organizowanie tak zwanej grupy wózkowej. To Państwo być może wiecie, że w latach 80. jeszcze ludzi na wózkach nie widywało się powszechnie na ulicach. Oni przeważnie tkwili w domu, nie mieli dobrej pomocy, ludzie się wstydzili, ich rodzina wstydziła się, że ktoś jeździ na wózku i nagle te grupki wózkowe po prostu wystrzeliły i w Krakowie, i w Poznaniu, potem w Rzeszowie, gdzie Tomasz był organizatorem, był duszpasterzem, po prostu opączkowały te grupy niesłychanie i cały kościół ludzi z wózkami. To byli studenci, którzy wyciągali jednych niepełnosprawnych, którzy wskazywali kolejnych, ludzie się pozbywali kompleksów. To była niesamowita rzecz. I to była taka tajna działalność. A teraz Jan Góra. Jan Góra, duszpasterstwo młodzieży szkół średnich. Oczywiście tam była czereda ludzi, którzy byli już starsi, bo to się mówiło też, haha, mówi Tomasz, ja jak ktoś kończy studia, tego wykopuję z duszpasterstwa, nie działa u siebie. A Jan wszystkich trzymał i korzystał z niej. No i jest to duszpasterstwo szkół średnich i przychodzi jakieś grono młodzieży, 5-6 osób i mówią, no, że tu przyszli, bo ciekawie podobno jest duszpasterstwo. On mówi, tak? Mówi, a kto? Wszyscy wierzący? No wszyscy, tylko jeden niewierzący. Mówi, to świetnie, bo ja tu mam taką świetną wódeczkę. On mówi, to wszyscy sobie wychylimy. No tylko niewierzący niech spada. I ten niewierzący wyszedł trzaskając drzwiami. Wokół Jana zrobiła się straszna awantura. Przeorto, nie wiem, czy był świadkiem, czy natychmiast się dowiedział, więc Jan prawie, że leżał krzyżem i się biczował, że spłoszył człowieka z duszpasterstwa. I to niewierzący. Przyszedł do duszpasterstwa, on to wódką częstuje i jeszcze na dodatek taki afront. Ale po jakimś tygodniu ten facet przychodzi do Jana i mówi, proszę ojca, ja chyba już jestem wierzący. Ale tak, tej wódeczki bym się napił. No i Duch Święty, Spiritus Sanctus jednak chyba zadziałał. To przedziwne, bo Jan Góra takimi działaniami, które nas strasznie drażniły z początku, bo ja potem byłem w duszpasterstwie Jana, ale po prostu wychowanków Tomasza to zdrażniło. To było antyewangeliczne zachowanie, prawda? Nie chcesz, to zmiataj! A potem tłumy jednak przychodziły i na lewnicę, i wszędzie.